Dzień dobry! Witam Cię serdecznie 19 marca we wtorek. Słowa, które dzisiaj będziemy mieli, zwłaszcza ze Starego Testamentu, przywodzą na myśl dyskusję, która toczy się od dłuższego czasu, ale ostatnio ze zdwojoną siłą. To jest pytanie o to, czy nasz kraj jest przygotowany na sytuację wojny, kataklizmu, zagrożenia. Czy są przygotowane przestrzenie, mechanizmy, zapasy, plany na ratowanie, udzielanie pomocy ludności cywilnej? I niestety z wielu mediów słyszymy, z wielu stron słyszymy, że nie jest dobrze, że jeśli umiesz Polaku liczyć, to licz na siebie. Jakie to słowa z Piątej Księgi Mojżeszowej 33 rozdziału? Schronem pewnym jest Bóg wiekuisty. Te słowa są wkomponowane w ostatnie błogosławieństwo, przemowę Mojżesza do ludu izraelskiego przed wejściem do ziemi Kanaan. Jakby takie ostatnie, ostatnie duchowe dziedzictwo, które przekazuje Mojżesz. I tamte słowa: Bóg jest schronem, to słowo Meona. Może znaczyć także jamę, schronienie, ukrycie, tego rodzaju rzeczy, czy, czy miejsce zamieszkania, bo to w odniesieniu do zwierząt też czasami bywa używane. I to odnosi się do tego, że Bóg jest tą przestrzenią. To są słowa skierowane w narracji tej księgi do ludu, który nie ma jeszcze swojej przestrzeni, który nie zdobył jeszcze ziemi, która jest obiecana, ale już. Jest przekazane to potwierdzenie Twoją najważniejszą podstawą, Twoją przestrzenią jest wiara, jest życie z Bogiem. Przestrzeń, której nic ani nikt nie może Ci odebrać. Drugi fragment jest z Ewangelii Jana, 14 rozdziału. To co jest fragment, kiedy Jezus wygłasza w Ewangelii Jana długą przemowę do uczniów, przygotowując ich na rozstanie z Nim. Więc tam pojawiają się główne tematy dotyczące życia duchowego, tego, co najważniejsze, jak je budować. I tam mamy takie słowa: niechaj się nie trwoży serce wasze wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Ten fragment podkreśla, że Bóg jako mieszkanie, Bóg jako przestrzeń do życia sięga o wiele dalej niż to dzisiejsze życie, że kiedy ono się skończy, wiara, podstawa wiary, powiązanie w wierze, szczególnie ewangelista Jan to podkreśla, że wiara to osobiste zaufanie Chrystusowi, to przywiązanie do Niego, do Jego słów, że ta wiara jest znacznie trwalsza, że ona nie zawiedzi, że ona doprowadzi do takiego mieszkania, takiej przestrzeni, takiego życia, które nie kończy się. I ktoś może powiedzieć, po tym co powiedziałem na początku, w sytuacji zagrożenia może nie jest to do końca wystarczające, bo oczywiście chyba wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby nasz kraj był dobrze przygotowany do chronienia ludności cywilnej w razie katastrof, sytuacji wojny, żeby był naprawdę przygotowany. Natomiast żadne przygotowania, nie zapewnią, nie zagwarantują nam tego, że bieg zdarzeń potoczy się po naszej myśli. Inaczej jest z kwestią wiary. Schronienie w Bogu, pewność w Bogu, że to w Nim mamy pokój, bezpieczeństwo, oparcie, nie zostanie i nie może nam zostać zabrany przez nikogo ani nic. Nie ma takiej siły, która mogłaby nam to odebrać. Bardzo pięknie Marcin Luther wyraził to w hymnie. Warownym grodem jest nasz Bóg. To zresztą cytat z Psalmu. Grodem mocnym jest, jest nasz Bóg. I odkrywania tego, co to może znaczyć, jak niesamowita siła z tego płynie, że mamy siłę i podstawę w Bogu, schronienie, przestrzeń, która daje poczucie bezpieczeństwa, pomimo i wbrew wszystkiemu, to życzę Ci, żeby to właśnie niosło Cię w dzisiejszym dniu, w kolejnych dniach. Zostań z Bogiem, dobrego dnia.